za odbieranie tlenu, bo się sprzedali za 50 zł. Wezwij policję, wezwij, no. No dzwoń. Wezwij policję i będzie większe świadectwo. Jestem aniołem, rozumiesz? Ja już ci proszę, no, żebyś pan... Dam mi świadectwo prawdzie. I słucha pan, bo zabierzemy się. Sprzęt, widzisz, zabierzemy. A dlaczego sprzęt, jesteś agresywny? Jesteś bratem, oszukujesz braci i sióstr. Agresywny. Oszukujesz braci i sióstr. Tylko dałem informację konkretną. Ale czyje to miejsce jest? Nie masz tutaj, nie masz tu czyje prawa. Czyje to miejsce jest? Nie masz to prawa należy tutaj. To należy do Chrystusa, żeby... Króla. On krwią zapłacił, cały świat do niego należy. Już Chrystus Król żyjący, prawdziwie zmartwychwstał. No, dzwoń po policję, straż miejską, nie wiem tam kogo chcesz. Jesteś w świecie, dzwoń po policję, są w świecie. Za odbieranie tlenu będą sobie strzelać w głowę, bo Chrystus dał tlen za darmo. Nie zawracaj głowy. Nie, chcesz to się modlić, widzisz jaki ty pobożny, ale czemu Mateusz, się kościele nie zbiorłeś? Ale ty jesteś Faryzeusz. No, Mateusz 6, weź do izby, zamknij się, módl się, no, bo ojciec już słyszy. A ty tutaj masz... Chrystus zbudował jakąś świątynię z tego ciała. 3 dni i 2 tygodnie. Tak, prawdziwy ciele ciągło w duchu i prawdzie. Ja w lesie się pomodlę, na pustyni. Wszędzie jest Chrystus. Wszędzie, a ty masz tutaj obupiałych ludziom, dajesz mąkę i wodę. Tam nie ma Boga. Nie opowiadaj. No ale sprawdź. Mąka i woda nie zbawi człowieka. Przemienisz mąkę i wodę i pójdziemy do Sanepidu, tam będzie mąka i woda. Nie opowiadaj. Ty czarujesz ludzi, sam się zaczarowałeś za pieniądze. Czarowniku jeden. Ja jestem aniołem, błogosławię cię, idziemy. Przyjmij błogosławieństwo. Czekaj mi czarowniku stąd. No, ciebie zaczarowali służyć Watykanowi. A Chrystus przyszedł i teraz jest pszenica i plew oddzielony. Tu Bóg nie mieszka. Tu Chrystus nie mieszka. Mieszka w niebie. Ciebie widzi i słyszy. Bóg nie mieszka w opłatku. Jest obecny w Eucharystii. No, Eucharystii? Mąka i woda. Oszukaliście bracie i sióstr. Tak. Kłamcami jesteście. Za który Chrystus oddał życie tych okłamałych. Wziąłeś klucze poznania, a sam nie weszłeś, innym nie dajesz. Łukasza 16:15. Udajesz pobożnego, ale Chrystus zna twoje serce. Nie lękaj się prawdy. Błogosławimy cię, bracie. Błogosławimy cię. Hebrajczyków 4:4-13. Dzień dobry. Dzisiaj jest 28 lipiec 2020.